Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, wczoraj było plus 25, człowiek chodził w krótkim rękawku, a dzisiaj 9 stopni, ale taki zimny wiatr, że masakra normalnie. No i tak, słuchajcie, jestem po trzecim teście zasięgu mojego kangura. I no, w takich temperaturach, no 20, średnia 23 stopnie na plusie, także teraz nie trzeba było się grzać, tylko trzeba było się chłodzić. W dodatku jazda była już na oponach letnich, także powiem wam, jest lepiej, ale reszta to będzie w filmie, jak dokładnie wyszło. Będzie na koniec filmu też podsumowanie z trzech, tak, nie wiem czy mówiłem czy nie mówiłem, że z trzeciej już próby, także pierwsza była przy minus 2, druga tak plus 2, plus 3 i trzecia właśnie plus 25. Jaka jest różnica w zasięgu i ogólnie jakie są z tego wszystkiego wrażenia, także jeszcze, z czym mamy do czynienia, bo zimno. Co, gościu? I tak, tutaj mamy do czynienia z takim wynalazkiem jak Renault Kangoo ZE, czyli auto elektryczne. Rok 2012, przejechane 38 tysięcy kilometrów, także auto chyba gdzieś po hali tylko jeździło, bo na taką ilość kilometrów to no nie ma szans, żeby to gdziekolwiek jeździło. Przez to się udało, fajny temat odkupić i można używać. Dodatkowo to auto ma jeszcze dwa ogrzewania postojowe, paliwowe, czy powietrzne i wodne. Bateria tu jest niestety bardzo mała, bo brutto tu jest bateria 22 kWh, ale użytkowe jak na razie oj, przepraszam, jak na razie udało mi się odzyskać tylko no max 18, ale tak już od deski do deski tak naprawdę kWh. Więcej nie ma szans, no z racji po prostu na technologię. Ale jest możliwość wymiany baterii z Nissana Leafa 40 kWh i wtedy można mieć takie 32 użytkowe. No to wtedy nam daje to już ponad 200 km i to auto ma no normalnie masakra. Ma większy sens niż za dużo ciepła wczoraj było, dzisiaj znowu zimno i to się rozchoruje z tego wszystkiego. Wtedy ma już auto większy sens. Ja i tak sobie daję radę, nawet z tym zasięgiem, co on ma. Wokół komina kilometry lecą, nie potrzebuję jakoś daleko jeździć. Także co będę więcej przedłużał. Zapraszam was serdecznie na test. No i w jedną stronę przystanek. Chciałem się jakiś tryb komfortowy włączył. Ale dobra, czekajcie, bo tu szumy szumią, słuchajcie. I tak, mamy średnią prędkość 46 km, przebyte 54 w jedną stronę. I tak, zasięg jest jeszcze 47 niby został. To jest taki mój, to będzie tak, jestem poza połową trasy, że tak powiem. I tak, aktualnie nic się nie dzieje, średnie mam na razie 16,2. Tyle, zużycie 8 kWh, także nie jest źle, powiem wam, bardzo fajnie to wygląda. Temperatura na zewnątrz, będzie to widać? Będzie, o jest teraz, 20, no 24 się trzyma w trakcie jazdy, teraz już tam czujnik jest tam o pod lusterkiem, tak stoimy, to na pewno będzie więcej pokazywało. I tak, no klimatyzacja się przydaje, bardzo wydajna to jest klimatyzacja, powiem wam, no to mówię, to wedle przebiegu tych 37 tysięcy to auto nic nie widziało praktycznie. No i lecimy, cały czas pod górkę. Oto w Bieszczady teraz jedziemy, cały czas pod górkę, także no myślałem, że będzie niższe spalanie, ale praktycznie całą drogę też klima chodziła, ona średnio, tak jak widzę, że około kilowata pobiera, także nie ma źle. Teraz będzie z powrotem, znaczy teraz, no wieczorem będziemy wracać, to będzie z górki, że tak powiem, bo do siebie będę z górki wracał, to myślę, że do 15 kWh się zejdzie, no i będzie zasięg już ze 110, myślę, no więcej tu raczej nie ugryzie z tego wszystkiego, coś tak czuję. To z drugiej strony dobre, bo jeśli w zimie te zasięgi nie były takie tragiczne, a w lecie nie są za duże, to widać, że bateria jest zdrowa. No dobra, idę na gościnę, a później lecimy dalej. No i wróciłem do domu, ciemno, 19:45 dokładnie, żeby nie było. Ale słuchajcie, no powiem wam,
styczniu, luty, marzec, 8 miesiące, no, kwiecień, tak? Także prima, primisowo. Całą drogę 19-21 stopni praktycznie było. Także ciepełko eleganckie. Co się przeniosło na... No też na uzyski tak naprawdę. Średnia prędkość wycieczki to jest 43 na godzinę. Stoimy w miejscu, on coś liczy, ale okej. Przejechane 92 km. Także taka trasa jak była ostatnio. Przejechana. Zostało zasięgu jeszcze 20. Czyli już mam 120 zdeklarowanego. Plus jak już tu się kreski pojawią, to robiłem ostatnio test i zrobiłem 12, prawie 12 km, jak było 2 stopnie na plusie, bateria była zastana. Przy takiej temperaturze to pewnie śmiało do 15 km bym zrobił, także no, jak dorobiłem 110-120 km, ja mówię tak, taka stówka pewna w razie czegokolwiek jest, bez dowodowania, bez niczego. No i dzisiaj na klimie była jazda, tylko że w tamtą stronę tylko, z powrotem już nie było potrzeby. Klima trochę mniej, jeżeli jak ogrzewanie, bo około 1 kW, chyba to mówiłem już wcześniej, ale ogrzewanie nic nie zżera, bo tu jest paliwowe, także no wszystko się tak pokrywa. Weszły opony letnie, myślałem, że będzie lepszy uzysk, ale znowu klimatyzacja zabrała ten uzysk z opon. 4 osoby jazda, to też je czuję po tym samochodzie, że on się zupełnie inaczej zachowuje, jak sam jeżdżę. Przyspieszanie po innych rzeczach, ale powiem wam, nie brakuje mu nawet na tą małą moc, nie brakuje. I tak, jeszcze zasięg 20 km. Aktualnie nic się nie dzieje. Tak jak mówiłem, z Bieszczad będę wracał, także jadę z górki. I średnie spadło do 15,5 kWh. I tutaj więcej nic przy tylu osobach po prostu nie... No nie da się niżej zejść, nie ma szans, bo masa robi swoje. Zużycie 14 kWh. No i tyle, no takie ogólne jest zużycie, bo nie pokazałem wam dzisiejsze, bo to kasuje licznik co miesiąc, żeby ile tam przejechałem. I tak, taki jest przebieg, o już 38 tysięcy, powiem wam, no tego nie śledzę, nie wiadomo jak. No i dobra, słuchajcie, zapinam oczywiście z mojego niskonapięciowego magazynu jeszcze 24-woltowego. Powinno wystarczyć do naładowania do pełna, bo z tego trzeba korzystać jak najwięcej. No i zapięty, słuchajcie, na spokojnie, 6 amperów, czyli leci nam teraz, moment, widzicie, no 1300 watów leci, a leci z czego? Z niskonapięciowego magazynu energii, na tą chwilę pojemność prawie 18 kWh, użytkowe 17, także na spokojnie powinno wystarczyć. No i do tego ostatnie chwile już ładowania tym falownikiem, dlatego małym prądem sobie lecę jeszcze 1300 W, żeby na spokojnie się naładowało przez całą noc, żeby na jutro znowu się mógł naładować, bo całą z tą energią z tego magazynu robić, on jest po to właśnie, żeby ładować elektrykę, żeby używać na domu. Tylko na domu nie mogę używać, bo jeszcze za słaby falownik, jak daję, założę, będzie mocniejszy, będzie można więcej jeszcze więcej wyciągać maksymalnie, bo dzisiaj na przykład od 12 już był pełny. Jak będę miał pralki i inne rzeczy jeszcze popodłączane, to wtedy to będzie o wiele lepiej chodziło. Także całą noc będzie się ładował, do jutra na pewno, bo to 10 godzin to mamy 13 kWh, to na pewno się auto nie naładuje do pełna, a to już będzie, nie przez teraz jest 20, to będzie 6 rano, czyli na spokojnie już jutro, jak się słońce pojawi, jeszcze będzie dobijało. No nic. Ładuję do pełna, jeszcze wam powiem, ile się naładowało do pełna. No i tyle, będziemy pewnie kończyć ten odcinek. Dzień dobry, mamy poranek, auto się naładowało. Niestety pogoda nie sprzyja, umyć by go trochę pewnie, pasowało po zimie. Ale tak, zobaczmy najpierw ile poszło w niego. 16,74 kWh. Wam nie pamiętam ile było, 13, czyli ile, jakoś tak chyba, zobaczmy ze świeżej pamięci. O, tu mi nie gramy,
14, dobra, czyli zużyte 14, no może być koło 15, bo tutaj tak widzę co kilowatogodzinę, a poszło 16, tak jak widzieliście, opala, i niestety, ale, no, brak mu magazynu, bo ja mam tak na styk tego magazynu brakło, bo rano przestał się. Ten też kiepski. Lecimy. No już bateria jest dobijana. Mamy 24,2. U mnie magazyn lata pomiędzy 24 a 25. Jak spadnie do 24 V, jest ładowanie do 25. Ten falownik tak działa, on musi doładowywać. Także już taka praca cykliczna, bo z PV-ki co tam jest, 44 W. Ale udało się. Praktycznie przez całą noc to leciało i nad ranem. No. Może i na styk tak wyszło, że auto przestało się ładować i w magazynie brakło energii, także mam tutaj teoretycznie prawie 18 kWh zliczenia, co tam jest ogólnie, ale działam w zakresie 28-24 V, czyli no praktycznie w całym zakresie, jeszcze coś tam by można było ugryźć i no wyciągnąłem ponad 17 kWh. Pamiętajmy, że jeszcze w domu też różne urządzenia pracują, ciągną prąd, nie tylko auto elektryczne było ładowane, tylko inne rzeczy, także no 17 kWh dostępne dalej jest z magazynu, który ma już niektóre baterie już rok czasu mają, bo będzie test, jak widzicie najstarsza bateria to jest kwiecień, także już rok czasu, no i zobaczymy przy testach magazynu co z tego wyjdzie, a ja teraz biorę się i takie podliczenie, bo to już trzeci test, o ile wzrasta zasięg, no i tak naprawdę przy temperaturach, przy niczym więcej. No i czas podsumować te trzy testy. Mamy tutaj trochę dalej, zobaczcie, trzy zrobione testy, także tak w prostych żołnierskich słowach, że tak powiem, przy minus 2 zasięg 90 km. Ja liczę zasięg już ten taki do zera i razem z odcięciem do końca baterii, bo wiem ile tam tej rezerwy po prostu jest. Także minus 2, 90 km. Przy średniej plus 4 już mamy 110 km, a przy średniej 23 stopnie 120 km zasięgu. Także tutaj więcej z tego nic nie wymyśli. Może tak, może wymyślić, jakbym jechał sam, no to na pewno zrobię więcej. Bo jednak 4 osoby i zawsze tego bagażu jest, to jest naładowane i... No i masa robi swoje, trzeba ją bardziej napędzać, czuję po aucie, jak tym się jedzie. Ale ogólnie, powiem wam, nie ma źle. Moje cele są osiągnięte. Tam, gdzie ja chcę pojechać tutaj w zasięgu, to ogarniam, także nie widzę problemu żadnego. Więcej to tylko wymiana baterii pomoże tak naprawdę, no zobaczymy, może się uda, może się nie uda, nic nie planuję, będziemy widzieć. Także Kangur jeździ, daje radę, no i tyle co mam powiedzieć, jak komu pasuje to może sobie szukać takiego wozu, jak komu nie pasuje to nie musi szukać. Ja to robię, te testy tylko i wyłącznie dla własnej ciekawości i już na przyszłość, że wiem, że jest tyle i tyle, albo tyle i tyle. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego.